Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Romet K125. Otóż co tu się pojawiło? Tu włączymy lampkę. Za 36,50 zrobiłem zakupy na Allegro, dlatego że potrzebuję tutaj parę rzeczy, żeby zaadaptować ten zegar pod obecną instalację Rometa K125. I tak, co kupiłem? Kupiłem coś takiego. Tu jest tak zwany bezpiecznik z zabezpieczeniem przewodu w razie zwarcia. Dlatego to jest potrzebne, bo tutaj ten zegar w prawym dolnym narożniku wyświetla czas i to musi być cały czas zasilane po to, żeby ten czas po prostu był cały czas, żeby ten zegarek pracował. Bo każde wyłączenie tego licznika powoduje, że wszystko się zeruje oprócz kilometrów i ten czas jest wzbudzony na nowo. Tu nie ma żadnej baterii, która by podtrzymywała ten czas, nie? Może i nawet dobrze, nie? To i co jeszcze? Aha, i pod to właśnie też kupiłem tutaj tą koszulkę termokurczliwą, to niby jest klejem, zobaczymy czy tak będzie. Kupiłem też tutaj czarne opaski zaciskowe, tak zwane trytki czy trytytki, jak to tam każdy różnie na to mówię gałązki. Właśnie czarne, bo taka jest rama w tym kolorze, białe tak nie za bardzo stroją. A to są takie mikro szczegóły, które rzutują na wyglądzie tego motocykla. Co tu jeszcze takiego miałem? Musiałem kupić też gniazdo 9-pinowe, taki wtyk typowo motorowy, dlatego że tutaj już pokazuję. A właśnie, nie? Jest 9-pinowy, ale niestety tutaj jest żeński. A tu, bo żeński tak samo występuje w motocyklu, czyli musi być tutaj wtyczka żeńska, nie? O, i tutaj mamy żeńską. Tu trzeba dolutować przewody. Tutaj te usunąć, zrobić na męskie. Trochę tutaj zabawy z tym jest, bo tutaj jak widać są rozbieżności w tych pinach. Tu sobie wyrysowałem, jak tutaj wygląda w motocyklu. To jest właśnie ta żeńska w motocyklu, kostka. Tu są takie inaczej przewody poprowadzone niż w oryginalnej instrukcji, którą dostałem tutaj z tym zegarem. Tutaj trzeba to zaadaptować, trzeba odpowiednio pokierować te przewody, żeby pasowało, nie? Na przykład, co mnie tutaj ciekawi, zobaczcie to, nie? Taka czarno-żółty obroty silnika, to by najbardziej mnie właśnie to interesuje, czy to zadziało, nie? Czy w tej wiązce instalacyjnej ten motocykl faktycznie wysyła sygnał obrotu silnika, nie? Jeżeli to tak będzie faktycznie, to będę chyba pierwszym, który zamontuje taki licznik z działającymi obrotami elektronicznymi w tym motocyklu Romet K125. Czy tak będzie, to zobaczymy. I patrzmy, nie? Tutaj w instalacji Rometa, tam mam w kostce, mam na 7 pinie, czyli tutaj w tym miejscu jest kabel czarno-żółty, tak? A tutaj co jest? On jest dopiero tutaj w tym miejscu, widzicie? Czyli tak jakby to było na dwójce, nie? Rotating speed, nie? Blue and yellow, tak? Szukamy blue and yellow, powiedzmy dwójka, tak? Dobrze mówię. No i jest, nie? Widzicie? Czyli wiadomo, że ten przewód, ten blue and yellow musi pójść tutaj, gdzie te pomarańczowe, w miejsce siódemki, nie? Czyli tutaj tak, nie? Musi wejść tutaj, żeby to pasowało, nie? Widzicie, to był taki przykład, co trzeba zrobić, nie? Także tak, tutaj mnie trochę czeka zabawy z tym. Mam nadzieję, że z tym się uporam, że tutaj nic nie spalę. O, tutaj jest druga kostka 6-pinowa, która odpowiada za biegi, który bieg jest spięty i tak samo neutral. To akurat nie będzie trudne, tam wyczytałem, bo taki kolega na forum zrobił fajny opis do Zetki, że trzeba chyba trzeci z piątym biegiem zamienić pinę, to tylko znaczy wpiąć i przekręcić, nie? Także to tylko to. Trzecia kostka tutaj to jest do obrotów, nie? Do prędkości. Czujnik hala, czyli to nic prostego, bo tutaj ten czujnik ma, po prostu tylko wpinamy to i wszystko jest ok, nie? Także najgorszym problemem właśnie to jest ta wtyczka 9-pinowa, żeby to wszystko ładnie poukładać, żeby to wszystko pasowało. Także w następnym ujęciu spotykamy się, tą kostkę zamienią i podłączymy na krótko, czy te obroty silnika będą działać, bo to mnie najbardziej zastanawia, jak to będzie dobrze, to w ten czas będziemy myśleć, jak to przerobić, tą instalację w sensie tutaj podtrzymanie takie mechaniczne, jak go zamocować mechanicznie do motocykla. Najpierw patrzymy, czy działa elektryka, a potem patrzymy w mechanikę. Także do zobaczenia, do następnego ujęcia. I to na kolejnym ujęciu, tutaj się wpiąłem właśnie w kostkę, tu są te 9 pinów, które przylutowałem. Tutaj są kostka od sygnałów, które pokazują, który bieg jest wpięty. Zobaczmy,
jak to działa, tak naprawdę to nie próbowałem. Jeszcze chcę, żebyście to zobaczyli razem ze mną. Zobaczmy, czy to się udało, czy nie. Sam nie wiem. Dobrze. Może go odpalimy bez tego. Bez sania. Zobaczymy. Normalnie jestem podjarany trochę, bo kurde, co z tego wyjdzie. Teraz się powinno pokazać. Uwaga. Jest, pokazało się. Co najbardziej mnie interesują to obroty, nie? Zasilanie jest. No dobra. No to chwila prawdy. Uwaga. Działa! No właśnie o to mi chodziło. A motorem w ogóle zapalił bez żadnego stania, tak nie? Tylko się przytkał, ale on tak chodzi całkowicie zimne. Zobaczcie. Motoruję tutaj normalnie dotykam ręką i mnie nic nie parzy. W ogóle go nie próbowałem go spalić. To wszystko wyglądowate. O tutaj trochę tutaj jak robicie to tutaj. Działają obroty. Także Rafał ma dla ciebie dobrą wiadomość. Linka odwrotu silnika wędruje do siebie. Tu wyłączymy to światełko. O. Ale bajer. Nie powinien tak na zimnym, ale... A, tutaj można kolory zmieniać. Dobra, nie chodzi o tam kolory. To jest ważne. Także taki test pierwszy się udał na zimno. Jestem bardzo zadowolony. Tutaj jest noc. W zasadzie właściwie wieczór, bo to jest dopiero 20. Tutaj w Polsce już mamy noc. Bardzo się cieszę. A, ja zgaszę ten, to zegarek działa, bo jest tutaj minuta po. A, poczekamy do 2 po, zobaczymy, czy wyskoczy. Ale pięknie, pięknie, normalnie. Ale zarobiście. Dobra, to tyle. Lewa w górę. Właśnie, zapomniałem jeszcze o jednym. Przecież tutaj mamy jeszcze biegi, prawda? Nie pali się neutralny, dlatego że tu muszę taki kablek od wiązki poprowadzić, to ja o tym wiedziałem. O, jedyneczka, proszę. Dwójka, piątka, czwórka. Trzeba zamienić trójkę z piątką. A to już też o tym wiedziałem, bo kolega z forum napisał o tym. Że to żadna niespodzianka. Wydaje mi się, że instalacja w ZK jest taka sama jak w modelu K. Także mi się wydaje, że no jestem bardzo szczęśliwy. No kurde, nie poszło co na marne, naprawdę. No obroty działają, no właśnie o to chodziło, żeby zlikwidować linkę. Jeszcze raz lewa górę, pozdrawiam.